No witam panowie, witam ze Sądzaga. Ogólnie tam na stronie grupy hejterów tam ktoś pisał, że już jutro, czyli dzisiaj, będzie zasłona ich czynna. Jakoś nie widać tej strony ich. No tak hejterzy, na nich to się nie mówi hejterzy, bo to są trolejbusy. Tak się mądrowali i tak mądrowali, a i sami przegrali. A mówiłem, że przyjdzie czas zemsty, że ta strona będzie banowana. Te trole gimbusy nie wierzyli. Aż tu nagle, wczoraj, była ta strona zbanowana. Mam nadzieję, że będą mieli nauczkę. I stracą te lajki, 1000 coś lajków stracą. To będzie ich kara, żeby uważać, z kim i grają. Bo oni myślą, że oni zawsze wygrywają. No właśnie, zwróćcie uwagę, że oni nie zawsze wygrali. Nie będą wygrywali, od tego zacząć. A dwa, po prostu taka mądrość i wyszła z tego głupota. Przepraszam panowie. Ogólnie dziękuję wam, że pomogliście, zniszczyliście ich. Zobaczymy na ile. Czy to ta strona wróci, czy nie wróci? Mam nadzieję, że już nie wróci ta strona, bo już jest na pewno zbanowana. Jeszcze bardziej. No z tego się cieszę się, że z hejterami wygrałem, że po prostu nie podałem się. A oni się płaczą, że stracili lajki i wszystko. Bo najpierw to chcieli podbijać nasze, żeby oni byli górą. Ok, fakt faktem, że tam lajki się podnosiło szybko u nich, ale to nic nie wiadomo, czy nie kupowali. Od tego zacznę. Ale to jest ich sprawa. I przyszło czas zemsty, jak się mówi. Po prostu ta strona znikła nagle, bo jak ja dostanę od was na pri, na stronie naszej wiadomości, screeny, że ta strona zgłoszona, że jest skasowana. Mam nadzieję, że przestaną tak się mądrować, bo tą mądrością, co oni pokazywali, to właśnie wpierdalajcie się w gówno. Przeproszenie, panowie, w tym sensie, że więcej nienawiści przeżali postów. Zamiast myśleć głową, oni myśleli dupą niż głową. I tak zostało. A tu aż nagle ktoś, tyle osób zaczęło zgłaszać, aż Face wziął do ręki i zaczął sprawdzać ich. I mam z tego się cieszę, że po prostu oni się nauczą, co wystawiają. I panowie, ogólnie mam prośbę do was, jak wam się pokaże ta strona. Hejterzy Tiga Cobra, co ma 1000 lajków, panować ich. Wiem, że zaraz się wytworzą nowe, bo to no stop coś gówno jakieś robią. W razie czego też zgłaszać te nowe strony hejterzy Tiga Cobra. Pokażemy i wyczyścimy trochę tych debili z internetu. Będzie czysty Face, że nie będzie tak, że ktoś tu nas atakuje. Zróbcie hałas, panowie, żebyście mogli lajkować nasz profil i tak mówię, oglądać nasze filmiki na naszym kanale, a nie przeróbki lub podszywające się, bo to dużo porobionych jest ogólnie. Oglądajcie, tak mówię. Dziękuję jeszcze raz. Zobaczę wasze efekty dalsze, to wycofam wam karę i będzie ten gry, ale to z czasem muszę zobaczyć. Musicie się spiąć. I tak mówię, lajkować jeszcze raz i jak widzicie tych troli gimbusy i panować. Krótko na temat. No ale to wy musicie się postarać, nie ja, bo ja i tak dużo postaram się, że nie uciekliśmy, bo hejterzy Tiga Cobra tak nas atakowali. I co? Miałem ich to w dupie. To miejcie też ich w dupie i nie bacie ich, bo oni gówno mogą zrobić, panowie. Taka jest prawda. Pokażcie swoje jaja wreszcie. Elo.